Dzień dobry. Jak żeście słyszeli Państwo, nazywam się Marcin Szarejko i chcę przedstawić problemy województwa podlaskiego. Znaczy, nie wiem, jak je nawet przedstawić, bo problem województwa podlaskiego, jeżeli chodzi o trzodę chlewną, został rozwiązany. Bo tam, na tym województwie podlaskim, nie ma trzody chlewnej. A dlaczego jej nie ma? Bo w województwie podlaskim, najpierwszy w Polsce, został znaleziony przypadek ASF-u. Nie dochodzimy, znaczy skąd on się tam wziął, to już nieistotne, tak? Ale się wziął. Gospodarstwa rodzinne produkujące trzodę chlewną zostały zlikwidowane, ale ten ASF był u dzika, a zdrowe świnie zostały zlikwidowane. Więc wzięto pod ochronę dziki przez rok czasu zakaz odstrzałów do dzika. Tego cholerstwa się tyle namnożyło, że zaczęły nam niszczyć uprawy. Do tej pory ta sama sytuacja jest. Dzik tam na tym Podlasiu jest chroniony. Koła łowieckie to się uważają, że tak naprawdę rolników tam nie ma. Tam są koła łowieckie takie, które uważają, że rolnik to jest tylko dla nich pastuchem, który ma karmić, żywić tą zwierzynę dziką, a czy sam zje, czy nie zje, to nikogo to nie interesuje. I tutaj mam pytanie do dwóch ministrów. 28 żeśmy byli na spotkaniu w Ministerstwie Środowiska i minister Kowalczyk, i minister Ardanowski powiedzieli, że do 15 stycznia zostaną odstrzelone dziki. Ile tych dzików miało być do bezpiecznej ilości, tak? Bo nie mówimy o wszystkich. Od tamtej chwili nic się nie robi. Szkody łowieckie kilka dni, jest ciepła, ziemia odpuściła, już dziki wyszły, ryją. Odszkodowania nie są płacone. Ale ba, jest Polski Związek Łowiecki też. Nadzoruje go minister Kowalczyk. I pytam teraz pana Kowalczyka. Co się stało z tym człowiekiem z Polskiego Związku Łowieckiego, co ukradł tam 8 milionów złotych? Został zrobiony audyt. Czy ten człowiek siedzi w więzieniu? Bo te 8 milionów to zostały ukradnięte dla mnie, dla moich kolegów rolników, bo to my wyżywiliśmy te zwierzęta. Ale o tym temacie się nie mówi, bo temat jest niewygodny. Bo pan łowczy krajowy, który ukradł, tak wychodzi po audycie, został zwolniony. Ale kuriozum, został powołany jego zastępca, pan Jenoch. Gdzie minister Kowalczyk nie wiedział. I pan Jenoch nie wiedział, że łowczy krajowy ukradł 8 milionów. Uciekło, no nie wiadomo, gdzie to jest. No doszło do tego, że prawdopodobnie pan minister się obudził. Zauważył, że tamten też palce maczał w tym. No to trzeba go odwołać. No ale jak? Nie można, bo to jest pan łowczy krajowy. Dobro narodowe, łowiectwa on pilnuje. A tak naprawdę swojego interesu. No bo ja takiego łowiectwa, takiego dobra narodowego też bym pilnował. Gdybym mógł kraść i nikt z tego konsekwencji nie wyciąga. Dobra. Nie, sam się nie podał do dymisji, został odwołany. Ba, na spotkaniu Rady Łowieckiej ten sam człowiek z powrotem startuje na stanowisko łowczego. Pod nadzorem Prawa i Sprawiedliwości. Ministerstwo nadzoruje. No to jak to działa, ja się pytam. A ja mam wyrok wygrany, 5 lat się sądziłem. Wygrałem w tej chwili. No nie będę mówił już jaka kwota. To dzisiaj mam niewypłacony wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. To po co ja się sądziłem 5 lat? To mi trzeba było ukraść. Ja bym 3 lata może poszedł siedzieć, może nie. Bym dzisiaj już wyszedł i 2 lata na wolności. A ja dalej walczę i z kim ja walczę? Z ministrem, z Polskim Związkiem Łowieckim, z kołem? Nie mam pojęcia. Nie ma w tym kraju żadnego nadzoru. Tam, gdzie są pieniądze, tam ministrowie nikogo nie wpuszczają, nie dopuszczają. I mam takie pytanie kolejne
Czy ten związek do czasu ukonstytuowania się, on funkcjonuje? Czy tam są drzwi zamknięte? Czy tam nie ma tylko komu wypłacić pieniędzy, a ludzie pracują też może w czynie społecznym, bo nie wiem i chciałbym się dowiedzieć. Tylko jak widać dzisiaj, my znamy wszyscy te tematy. Tylko kto nam udzielił odpowiedzi, jak minister środowiska ma takie spotkania w tyłku? Ono jest niewygodne. Tutaj za dużo kandydatów na niego głosować nie będzie, czy na jego kolegę. Do czego my dążymy? Do czego my dążymy, panowie? Ja sam głosowałem na nich i zostałem oszukany. Ci ludzie z Podlasia, tam stoją budynki, obory chlewnie przystosowane do hodowli trzody chlewnej. Po 3, po 4 lata puste. Kto im za to zapłaci? A ci ludzie nie mają z czego żyć. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję bardzo koledze. Bardzo ważne problemy, niestety bardzo bolące i trudne do rozwiązania. Pan Marek Sulima, radny powiatu Biała Podlaska, bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja pochodzę z powiatu, w którym ta tragedia ASF-u rozegrała się, 2,5 tysiąca gospodarstw wykluczonych z produkcji, tak jak mówił wcześniej przewodniczący. Nie zafanowano do tej pory im nic. Sposób, w jaki to robiono, jak likwidowano te gospodarstwa, gdzie zabierano świnie, wybijano, do tej pory jest przynajmniej, z tego co na bieżąco śledzę, 7 rolników, którzy nie otrzymali żadnych odszkodowań pod pretekstem maty i tych szalonych i głupich opowieści o tej bioasekuracji i tak dalej. Co do ASF-u, bardzo szybko, żeby też pewne rzeczy porozumieć. Panowie z Wielkopolski, obudźcie się. Ja już to wam mówiłem w 2014, pierwsza blokada w Łosicach, kiedy zaczęliśmy z tym ASF-em walczyć. Możecie oglądać filmiki i zobaczycie, cośmy doradzali. Oni teraz się wychwalają profesorami, jakie to oni chcą nowości. Myśmy to wszystko, prawie większość mówili rzeczy o tych dzikach, o 30-kilometrowych mówiłem obszarze, że powinno się dzika wybijać, kiedy go się znajdzie padłego, a nie świnie w oborach. Mamy sytuację, kiedy obroniliśmy kobietę z macioro i z kilkoma prosiakami. I do tej pory mieszka przy lesie, obok sąsiad miał ASF, wybito mu 300 sztuk świń, a ta kobieta ma dalej tę maciorę i nie ma żadnego ASF-u. Zastanówmy się, kto to robił, jakie pieniądze, jakie ogromne miliony poszły. Byłem w Brukseli, występowałem osobiście, powiedziałem, że połowa nich powiedziała, kiedy Hogan powiedział, że wydał 50 milionów euro na walkę z ASF-em, stałem i powiedziałem, oni tych języków nie znają, bo oni rozmawiają per pan, kawka, herbatka. Jak powiedziałem, że powinien pan siedzieć już od razu za to, bo wydał pan, zmarnował pan pieniądze, bo nic pan nie obronił. I do tej pory polski rząd, możecie sobie tu bronić jak chcecie, mnie nie obchodzą te pisy czy AWS-y. Chodzi mi moja rodzina, moje dzieci, moje życie. To jest najważniejsze, a nie partie polityczne. Żaden polityk wam nie da tyle, co wam obieca. I to jest prawda. My musimy walczyć o swoje życie, a to przewalczyłem przez 5 lat też chorobą, 130 kilo ważyłem. Zobaczcie, jak teraz przez te wszystkie nerwy, przez to, co się dzieje w naszym kraju, za ASF-em zrobiono jedno wielkie, a was proszę, Wielkopolsko, obudźcie się, przyjeżdżajcie na protesty, bo zginiecie tak jak my. Obiecuję wam przed wyborami samorządowymi, wyciszyli ASF, wyciszą i teraz. ASF jest straszną chorobą i to poznałem Emanuela hiszpańskiego profesora osobiście, wspaniały człowiek. Też ma tyle dzieci, co ja, 5. Naprawdę przez tłumacza, nawet później wieczorem, to i nie trzeba nam było tłumaczyć, porozumieliśmy się, porozmawialiśmy, gdzie dziwni ludzie wiedzieli, że wiemy, ile mamy rodziny i tak dalej, ale tak, ja nie wiem, no dogadaliśmy się. Powiedział mi Hiszpanie, walka z tym ASF-em, dlaczego nie daje się pieniędzy na badania, on chciał już od lat robić szczepionki i badać to. Nie dano mu nic, po prostu go wyautowano. Jeździ, opowiada, drodzy państwo, po cichu mi to powiedział, mówię to wam pierwszy raz. On już jeździ po Ameryce Północnej i na Syberii, pojawia się afrykański pomór bydła, o którym jeszcze się nie mówi. To mówię do tych, którzy są zafascynowani produkcją bydła, widzicie, co zrobili bardzo szybko z bydłem. Szanowni państwo, nikt nas nie informuje, co się dzieje z CETO. Podpisano umowę, jak się przerażony jestem, kiedy się dowiedziałem, że tylko poseł Tarczyński z PiS-u, a już jak jeszcze on, jak się dowiedziałem, przeczytał tą umowę. 1500 stron, nikt więcej w Polsce. Jest to oficjalna wiadomość.
Wy wiecie, co nas czeka? O to, co się dzieje teraz z tym bydłem, z tym wszystkim, czy to nie jest CETA? TAP. Ktoś mówi Amerykanów się. Wy wiecie, czym oni nas zarzucą? Ludzie, kochani, o czym wy mówicie? Oni przeciętny rolnik mały, który u nas mówi 10 hektarów się ma, to tam ma 10 tysięcy hektarów. O jakiej my konkurencji mówimy z Ameryki? Jeżeli TAP po cichu, która jest umowa w Unii konstruowana, znowu podpiszą, nie ma naszego rolnictwa, drodzy państwo. Co się dzieje? Minister spraw zagranicznych kupuje dla Ukrainy sadzonki malin do produkcji, drodzy państwo. I pan tu mówi z jabłek zachwycony tym, że minister... Proszę państwa, przecież zobaczcie, jaką my mamy skalę produkcji. Przecież ten cały pic o tym holdingu kupienia, no jaki trzeba zakład kupić dzisiaj, żeby skupić truskawkę, tutaj jest przedstawiciel. Przecież w moim terenie kupuje się dziennie, jednego dnia 5 tysięcy ton truskawki. Ludzie, wy wiecie, ile zakładów w tej chwili ich kupuje? 10 wiodących takich. To znaczy, żeby holding powstał, musi być jeden taki zakład. Kto to? Przecież to jest bajka jakaś. Nam potrzebne są umowy. A rząd ma możliwości do kontroli zakładów mięsnych i takich owocowych, i ma presję na to wybierać. Ja bym mu powiedział, tu głośno nie można mówić. Giełda lubelska pokazała, kiedy założył giełdę lubelską i zaczął kupywać jabłka na naszym terenie spadły do 6 groszy. Tak zrobiło, holding zrobił. Do tej pory, informuję państwa, możecie to na YouTubach zobaczyć, na filmikach, do tej pory nie wypłacono za jabłka skupione przez holding polski jeszcze pieniędzy. Tak się robi. A gdzie umowy, grupy, spółdzielczość? Na tym trzeba się skupić, drodzy państwo. Miał możliwość pan minister Ardanowski kupić, żeby mieć wpływ, przynajmniej myślę, że w 50% miałby wpływ nad rynkiem. Zakłady Pini były do sprzedaży. Dlaczego pan premier z ministrem rolnictwa nie kupił zakładów Pini, które dziennie biją 20 tysięcy świń? Proszę zobaczyć skalę roku, prawie połowa produkcji. Miałby rynek? Mógłby dyktować ceny? Dlaczego nie kupili? Bójda, bo nikt, powiem wam tylko tak, pochodzę z rejonu, gdzie jest Janów Podlaski. Przez 3 lata doprowadził rząd, bo oni skierowali tam ludzi, przez 3 lata do 3 milionów długów. Tak będzie wyglądała Polska za ich rządów. Ci ludzie nie mają zielonego pojęcia o rolnictwie. Dziwię się, bo myślałem, w Ardanowskiego ministra wierzyłem, bo to jest człowiek po szkołach rolniczych, wykształcony. Zwłaszcza, że wielkiej wiary nie miałem, bo słuchajcie państwo, to jest człowiek, który pochodzi z izb rolniczych. Wiceminister rolnictwa dawny, poseł, który ileś lat. No, i oni dzisiaj nam mówią, wszyscy, ja to nie mówię z każdej grupy tych społecznych ludzi, że oni nam mówią, że coś nam będą nowego robić i tak dalej. Co oni robili przez 30 lat? Co robili przez 30 lat? Że tej ziemi nie mamy, że pieniędzy nie mieliśmy i nie mamy nadal, zadłużamy się, tak jak tutaj mówił prezes wcześniej, Polski Związek Łowiecki, 49 regionalnych tych grup, po 12 tysięcy zarabia łowczy okręgowy. 49 trzymają, a rolnikowi przychodzi na pole i 100 zł daje. To jest skandal, trzeba było... I to zobaczcie, prezes tu walczy już ileś czasu, ja nie wiem ile już ty czasu... 3 lata walczysz i to jest mur nie do przebicia. I dalej te szkody są. Dziki, przecież ten cały chaos o tych 200 tysiącach dzików, przecież same te liczenie, drodzy państwo, myśmy byli, nasz w Polsce, jesteśmy pierwsi, któryśmy nie pozwolili Polskiemu Związkowi Łowieckiemu wysłać takie koło, jakie jest. Tak zebraliśmy tu z kolegą Adamem rolników, że i starosta poszedł za nami, fakt, że chodzi po sądach, dał nam inne koło, wywarliśmy na tym kole presję i naprawdę mamy piękną rzecz, pracę niesamowite, przyjeżdżają na Dzień Kobiet i tak dalej. Rok czasu, powiem wam, co pokazał nam. Tamte koło liczyło, że na naszym terenie jest 110 dzików i tyle strzelało. 50 zostawiając. Kiedy przyszło te nowe koło, w ciągu jednego roku zabili 560 dzików. W tym 100 zdechły. Było 600 ponad dzików na naszym terenie. A oni liczyli, że jest i tak jest w Polsce. Te 200 tysięcy to jest mikro zabicie tych dzików, żeby oni jeszcze to zabili. Przecież to jest normalny plan roczny, żeby oni to zabili. To jest jedno wielkie kłamstwo i minister o tym dobrze wie. Dobrze wiedział też o tym, że te krowy tak się robi. Ludzie kochani, już mu w 2000, to on do tego dopuścił. A przecież dzisiaj przy takiej możliwości technice, samochód specjalistyczny wymusić na każdym zakładzie, który potężny ubój prowadzi. Że ma mieć specjalistyczny samochód, który zajedzie do gospodarstwa, ładnie odstrzeli, wniesie, krew spuści, są różne tacki, zwiezie je do zakładu, umyje zakład, jest pięknie. Jedna tylko rzecz. A nie mówić jeszcze o rolniku pasożycie, bo rolnik tylko dostawał 300-400 zł.
za te bydło, bo ostatnio mi kolega powiedział, jak przyjechał po taką... Zresztą, Krzysiek Tołwiński jedyny filmik pokazał w Polsce, jakie jest życie, bo miasto nie wiedziało nawet, jak to wygląda. Przecież w bydle dobrze wiecie, że byk na byka skoczy, nogę złamie, już jest i te mięso jest prawie w 90% dobre, tylko ta noga jest do wyrzucenia. I gdyby lekarz powiatowy przyjechał do gospodarstwa, stwierdził, że to jest zdrowa bydło, z zakładu mięsnego przyjeżdża samochód specjalistyczny, zabiera te bydło na ten, rolnik ma z mięsności zapłacone tak jak trzeba 1500 czy tam 600 zł, a nie 300 zł, przecież okradano tego rolnika, zrobiono go jeszcze pasożytem. No ludzie kochani, i minister jeszcze to potwierdza, no, że on nie pozwoli dla takich pasożytów, no. No nasz płacz w sercu się robi, jak takie rzeczy słyszę. Embargo, produkcja pieczarek, wyrzucaliśmy tonami pieczarki na pole, jak zrobili nam embargo. Kto za to zapłaci? Embargo, zarabiają, tego embarga nigdy nikt nie zniesie, ja wam to zaręczam. A wiecie z jakiego powodu? Wysłanie tira, tego eksportera białoruskiego, który ode mnie bierze te pieczarki i zarabia na nich jeszcze, wysłanie jednego tira to jest 15 tysięcy dolarów złotych, ma zapłacić wszystkie łapówki. Takich tirów z naszego wschodniego terenu odchodzi dziennie 10 do 20. Zobaczcie, o jakiej skale pieniędzy mówimy. Kto zechce zamknąć? Putin udaje, bo Białorusini pakują to w swoje emblematy, mają te euro, jakieś te. Putin udaje, że ma embargo dla swoich ludzi, pokazuje. To jest fikcja. Europa jest głupia i udaje głupiego z embargiem. Albo twardo mają zrobić embargo i nic nie sprzedajemy, dopłacają nam do żywności, wywalamy to na utylizację i Putina nie będzie w ciągu 2 lat. Putin ma żywności tyle, co trzeba, udając, a my tak, przez Turcję, przez Afrykę, gdzieś tam udajemy. On od czasu do czasu, wiem, bo to wiem, jak to wygląda, od czasu do czasu wysyła to, jak widzicie, te spychy, które tam ujeżdżają. Jest to wszystko na telefon zrobione. Na tamtym czasie na granicy rosyjskiej ma stać 5 czy 6 tirów wytypowanych już, zapłaconych, które czekają i wiedzą, że będą zniszczone, bo trzeba kamerę i pokazać w Rosji, że walczymy z embargiem. Jest to wszystko zaplanowane. Zgromadzone telewizja, tiry podjeżdżają, eksporterzy wiedzą, że muszą stracić jednego tira na 20, które zwyprotuje, drodzy Państwo, pieczarka na święta w tym roku kosztowała w Moskwie 60 zł kilogram, a nam płacono 5 zł z łaską. Wyzysk. Jak we wszystkim. My kury, wiecie o tym? Przecież my mówimy o produkcji, rozwijaniu świń. Przecież tych świń nam nie brakuje. My 12 do 13 milionów zjadamy, a mamy tylko 5-6, tak jak prezes powiedział. My jesteśmy sami w stanie się wyżywić. Ale Europa za te pieniądze, za te grosze, które dostajemy, za żywiec wołowy, za żywiec drobiowy, za żywiec świński, będzie brała zawsze, bo przecież takich roboli, ja mnie to przeraża. Moi dziadkowie 400 lat byliśmy chłopami paszczyźnianymi. Panie Marku, bardzo wybawili proszę. Nas z tego mamy i dalej nas teraz Europa przyjęła i chyba będziemy znowu tymi paszczyźnianymi chłopami robili za grosze. Także, drodzy Państwo, nie jest to wszystko za ciekawe. Ja nie wiem, no możemy mówić tutaj politycznie czy niepolitycznie, chwalić tych czy innych. Może ludzie błędy robią jak każdy. Ale naprawdę, my się skupmy nie na tym, czy to PiS, czy PO, czy ktokolwiek, tylko kto zrobi porządny program, prawdziwy program dla rolnictwa i wyprowadzi nas z tej nędzy, do której nas teraz ciągną. Te traktory, to wszystko, niech oni sobie zabiorą. Drodzy Państwo, mam 5 synów i przypuszczam, tragedią moją jest to, że niepotrzebnie rozwijałem swoje gospodarstwo. Bo jak moje syny na to patrzą, zdolni chłopcy, to w ogóle nie widać w nich tego. Jeżeli, zobaczcie, tu większość was siedzi i drodzy Państwo, dobrze pamiętacie, że jak nam kiedyś na 30 chcieli dać, to trzeba było dobrze prosić, żeby ktoś dał podjechać i się przejechać, człowiek się trząsł za tym. A dzisiaj moich 5 synów się kłóci, kto ma na ten traktor jechać i po prostu nie chcą. I to czeka nasze gospodarstwa. W wioskach, ja widzę w moich wioskach kochanych, co się dzieje. Jest tragedia. Ludzie wyjeżdżają, idą do pracy. Jeszcze są eurogospodarze, którzy dopłaty biorą, a pole dają sąsiadowi i ten obrabia. I orze jeszcze dopłaci nieraz do tego pola. I tak udajemy. Jest to wszystko fikcją, którą żyjemy na jakiś tam kredyt. Pan premier znowu sobie, pan Jarosław wyszedł i ostatnio powiedział, że teraz zna znowu 500 na pierwsze dziecko. Może jedna wcale, jak nie będzie dzieci, jeszcze będzie dawał, bo ktoś będzie planował sobie. Rozdaje się naszymi pieniędzmi, a my tu wszyscy na to tyramy. I ja mam dość tyrania, bo każdy z nas tu jest, widzę tu wspaniałych ludzi. Każdy z nas na tym rynku by się odnalazł, to bez żadnego ale dzisiaj. Pójść do pracy i nie ma sprawy. Tylko ja jestem winny, moja praca jest winna moim dziadkom. Ja im nie pozwolę, bo oni w niebie mi widzą tam.
I może ręką mi machają, że nie marnuj, synu, naszej dorobku i ziemi, bo oni za, na tę ziemię to krwio leli. My teraz nie lejemy krwi, a oni krwio przed bolszewikami, przed Germancami, przed tym wszystkimi walczyli. I na to nie pozwolę i nie puszczę im o tyle. I myślę, że wygramy tę wojnę jeszcze, bo się nie poddamy i trzeba, przewodniczący, mocniej się skupić wobec siebie i mamy siłę i bądźmy razem i trzymajmy się, panowie, i radźmy, nie nagadujmy na siebie. Walczmy razem o tę dobrą Polskę, naszą kochaną. Bardzo dziękuję. Szanowne panie, szanowni panowie, koledzy. Istotnymi problemami, z jakimi zderzają się rolnicy, są szkody łowieckie i choroba ASF. Są to problemy, które mocno dotykają rolników, ale nie pozostają obojętne dla myśliwych. Dlatego w interesie zarówno rolników, jak i myśliwych leży, aby gospodarka łowiecka realizowana była na zdrowych, korzystnych dla wszystkich stron zasadach. Funkcjonujący od 1952 roku, utworzony według komunistycznych reguł dekretem Bolesława Bieruta Polski Związek Łowiecki, który zagrabił poprzednikowi nazwę i majątek, nie może być traktowany jako spadkobierca łowieckich tradycji. Zostając likwidatorem poprzedniego demokratycznego związku, PZŁ funkcjonuje w oparciu o esbecko-mafijne zasady zarządzania tą organizacją, a nie na zasadach swobody i demokracji, jaka cechowała jego poprzednika. W lecie ubiegłego roku minister Kowalczyk, nadzorujący PZŁ, pismem swoich urzędników zapytał mnie, co to jest system esbecko-mafijny w Polskim Związku Łowieckim. Powszechnie stosowany w PZŁ system tzw. robót przymusowych, czyli bezpłatnie świadczonej pracy lub wypłaty ekwiwalentu za niewykonane roboty, to system przymusu, nie znajdujący pokrycia w przepisach prawa, kodeksie pracy i statucie PZŁ. Pseudodemokratyczny system wyborów w myśl zasady wybieraj kogo chcesz, byle był to ten, którego ci wskażemy, przechodzi już do legend jako spuścizna minionej epoki. Patologiczne cechy aktualnego PZŁ to m.in. brak przejrzystości działań i transparentności, stosowanie tak zwanego prawa powielaczowego, jednoosobowe podejmowanie decyzji, powszechna niegospodarność, liczne przypadki odnoszenia korzyści majątkowych przez działaczy kosztem pozostałych członków Skarbu Państwa, defraudacja środków na gospodarkę łowiecką, tendencyjne wyroki sądów łowieckich podporządkowanych władzom łowieckim, działalność rzeczników dyscyplinarnych, byłych milicjantów i prokuratorów z poprzedniego systemu, rażąco sprzyjająca władzy łowieckiej, rygorystycznych wobec krytyków złodziejstwa, a liberalna wobec defraudacji i kłusownictwa, brak poszanowania praw członkowskich, naruszenia swobód obywatelskich, skandaliczny wręcz stosunek do rolników, buta i arogancja działaczy łowieckich wobec rolników, a także i swoich członków. Szczególnie po 1989 roku przykłady wskazują, że znany powszechnie system zarządzania komunistyczną gospodarką, a aktualnie zarządzanie gospodarką łowiecką, noszą bliźniacze i silnie porównywalne cechy. Nic więc dziwnego, że zwłaszcza osoby znające system poprzedni, a do dzisiaj obowiązujący w PZŁ, określają go systemem esbecko-mafijnym, w którym małe grupy cwaniaków dorabiają się na majątku państwowym, jakim jest zwierzyna dziko żyjąca. Dodatkowym argumentem jest także fakt, iż osoby krytykujące zachowania patologiczne skazywane są na ostracyzm, a do częstych środków dyscyplinujących i przymuszających do psiego niemalże posłuszeństwa jest realna groźba utraty uprawnień do wykonywania polowania. Powszechne twierdzenie o układach esbecko-mafijnych umacniane jest faktem,
że w wyniku zmiany ustawy prawo łowieckie zmieniono jedynie osobę, na którą o tych samych zasadach i podtrzymującą poprzednie metody zarządzania. Tak więc o naprawie zarządzania gospodarką łowiecką decydują ci sami, którzy tą gospodarkę skutecznie psuli i nie mają żadnej woli na zmiany w kierunku postępu. Są to zaledwie niektóre aspekty tworzące pogląd, że gospodarka łowiecka nie jest zarządzana przez właściciela, czyli suwerena, a przez małą grupę osób dzięki esbecko-mafijnemu systemowi pozwalająca na czerpanie korzyści niewielkiej grupie cwaniaków uwłaszczających się na majątku narodowym z profitami wynikającymi z polowań, szkoleń, składek, wpisowego i dodatkowych nieformalnych danin nakładanych na myśliwych, a także na oszukaństwie na szkodach rolniczych. Czy taki system łowiectwa może funkcjonować w zgodzie ze społecznym zapotrzebowaniem? Mógłby, gdyby rząd, a w szczególności minister środowiska, podjął zdecydowane działania i nie słuchał jedynie fałszywych doradców na imprezach w Pułtusku. Władza słuchająca głosu rolników i szarych myśliwych odniosłaby spektakularne sukcesy, a OSF wspominano by przy kawie i ogniskach jako o dawno temu przeżytych kłopotach. Minister środowiska zainicjował zmiany ustawy prawo łowieckie, czyniąc ze złej ustawy jeszcze gorszą. Zmiany te, które miały zdekomunizować PZŁ, praktycznie dotknęły zaledwie jedną osobę łowczego krajowego, który spokojnie odszedł na emeryturę. Na jego miejsce minister Henryk Kowalczyk, wbrew danemu słowu, w tym także OPZZ, wybrał najgorszą z możliwych kandydatur. Zamiast naprawy PZŁ, minister jedynie pogłębił patologię, jaka zżera ten związek. Zamiast dobrej zmiany w PZŁ, minister zafundował myśliwym złą zmianę, a nawet powiedziałbym najgorszą z możliwych. Wprowadził do łowiectwa bałagan, jakiego dotąd nie było. Efektem tych zmian jest to, że aktualnie we władzach i różnego rodzaju komisjach i zarządach okręgowych, na przykład w Olsztynie, są osoby znane myśliwym i rolnikom nie z zasług i dobrej postawy, a z licznych skandali z ich udziałem. Jest w tym składzie osoba kradnąca koledze trofeum łowieckie, która w ramach kapituły znaczeń decydować będzie o wyróżnieniach innych. Osoba karana sądownie za fałszowanie wagi upolowanej zwierzyny działać będzie na rzecz poprawy wizerunku łowiectwa w ramach Komisji Promocji Łowiectwa. Do tej promocji zapewne przydatne mu będą doświadczenia zdobyte przy współudziale i pomocy w przestępstwie nielegalnego upolowanego jelenia, za który to czyn współuczestnik został ukarany wysokiem sądu karnego. W tymże okręgu olsztyńskim koło, które zrzesza byłą kadrę jednostki, w której przymusową służbę odbywał ksiądz Jerzy Popiełuszko, zwane w dalszym ciągu Wojskowe Koło Łowieckie, nadal ma silny wpływ na rządzenie. Kontrowersyjny prezes tego koła jest sędzią sądu łowieckiego. Drugi członek zarządu, znany z podrabiania podpisów, zajmuje się szkoleniem nowych myśliwych w ramach komisji szkoleniowej i oceną prawidłowości dokonanych odstrzałów w ramach kolejnej komisji. Smaczku sprawie dodaje fakt, iż były oficer wojskowych służb informacyjnych, który być może niejedną notatkę na księdza Popiełuszkę sporządził, zajmować się będzie upowszechnianiem kultury i tradycji łowieckiej. Tak więc zdegenerowane koło, które dawno powinno zniknąć z mapy polskiego łowiectwa, dzięki esbecko-mafijnemu systemowi swoich przedstawicieli lokuje we władzach i organach zarządzających Polskim Związkiem Łowieckim. To właśnie środowisko wyniosło swojego przywódcę do godności członka Naczelnej Rady Łowieckiej, w której zresztą zasiada wielu podobnych do tych opisywanych przed chwilą. Taki obraz łowiectwa maluje się w społeczeństwie za sprawą złych działań ministra środowiska i braku konkretnych, logicznych rozwiązań. Czasami odnoszę wrażenie, że ministrowi Henrykowi Kowalczykowi mocno zależy na tym,
aby łowiectwo w Polsce funkcjonowało źle. Efektem wywołanych kosmetycznych zmian ustawy w tym miesiącu odbył się krajowy zjazd delegatów. Pierwszy w historii, na którym nie uczestniczył łowczy krajowy, bo nie był powołany. Na dzień dzisiejszy związek pozostaje bez kierownictwa. W wyniku odejścia jednej uprawnionej osoby związek nie może wykonywać operacji bankowych, podejmować zobowiązań i realizować podjętych zobowiązań. Kwestionowane są prawne podstawy zwołania zjazdów, wyboru delegatów, podjętych ważnych uchwał. Prawnicy wskazują, że Polski Związek Łowiecki powoływał nowe organa w związku z naruszeniem prawa, a to oznacza, że w przypadku pozwów do sądów może się okazać, że organa te i podjęte przez nich uchwały są nieważne, a wtedy dopiero minister środowiska, a z nim rząd, zostaną napiętnowani za nieudaczne działanie. Internet aż huczy od dyskusji wskazujących na liczne nieprawidłowości i naruszenia norm prawnych przy wyłanianiu delegatów, a także podczas procedowania krajowego zjazdu. U podstaw tego bałaganu leży zmodernizowana pod auspicjami ministra Henryka Kowalczyka ustawa Prawo łowieckie, która wprowadzona bez konsultacji i w tajemnicy zawiera szereg nieudanych rozwiązań, na bazie których można po cwaniacku wykorzystywać zapisy aktualnego statutu i będzie można to robić w ramach nowego uchwalonego statutu, uznanego już za gorszy od obecnego. Już podnoszą się głosy niezadowolenia, a wręcz wzburzenia zarówno ze strony myśliwych, jak i rolników. Jak działa PZŁ po tych rzekomo dobrych zmianach? Tylko w tym tygodniu do sądów powszechnych wpłynęły kolejne pozwy o wypłatę odszkodowań, od których patologiczne koła wymigują się jak mogą, oraz pozwy o przywrócenie członkostwa członkom bezpodstawnie pozbawionym możliwości wykonywania polowania. Nadal lekceważone są zadania związane z walką z ASF. Dziki wyciągane są na pola urządzanymi tam nęciskami, w urządzaniu których koła prześcigują się w pomysłach. Koło łowieckie Ostoja w Szczecinku zaczęło wykładać w tym tygodniu na nęciskach ślimaki winniczki, będące odpadem z hodowli tych smakołyków. Brakuje tam tylko białego wina. Wśród rolników i myśliwych narasta frustracja i zniecierpliwienie związane ze złym rozpatrywaniem ważnych dla nich problemów. Po chwilowej nadziei, że nowe władze łowieckie spowodują poprawę w wyniku braku jakichkolwiek oznak zainteresowania od lat niezałatwionymi problemami, narasta atmosfera nieufności, a nawet wręcz wrogości do Ministerstwa Środowiska i Polskiego Związku Łowieckiego. Najbardziej gorące sprawy wymagające niemalże natychmiastowego rozwiązania to problemy występujące za przyczyną władz okręgowych Zielonej Góry i koła łowieckiego Jeleń w Czerwieńsku, koła Trop w Pile, koła Zlot w Warszawie, koła łowieckiego Szarak w Bartoszycach, koła łowieckiego Daniel w Bartoszycach, okręgu olsztyńskiego, czy koła łowieckiego Borki w okręgu Biała Podlaska. Opalmę pierwszeństwa w ilości patologicznych, korupcyjnych, negatywnie wpływających na realizację zadań i stosunki między rolnikami i myśliwymi rywalizuje ostro okręg koszaliński, w którym koło łowieckie Ostoja w Szczecinku i koło łowieckie Słonka w Grzmiącej lokuje się w czołówce kół skandalicznych. Mnóstwo głośnych skandali generuje Zarząd Okręgowy w Szczecinie. Władze okręgowe nadzorujące te koła uwikłane są taką sieć wzajemnych powiązań, że uzyskanie tam racjonalnej, sprawiedliwej decyzji rozwiązującej problemy rolników i myśliwych graniczy z cudem. Czy taki związek mający monopol na wykonywanie polowania może normalnie i w zgodzie ze społecznym oczekiwaniem realizować zadania państwa? Odpowiadam nie. Aby osiągnąć normalność, łowiectwo musi być zmodernizowane. Musi zostać zniesiony monopol na polowania jedynej organizacji. Rolniczy OPZZ wielokrotnie zgłaszał pomysły dobrych rozwiązań.
Z nieznanych powodów państwo unika zarabiania pieniędzy, które aktualnie trafiają do kieszeni niewielkiej grupy cwaniaków, wyprowadzone przy pomocy fałszywych delegacji, diet, organizacji imprez, budowy kolejnych obiektów. Dobitnym przykładem tego jest niewielki domek wybudowany przez koło łowieckie Szarak w Bartoszycach, na który wydano 3 miliony złotych. Ustawa Prawo łowieckie wymaga radykalnej, przemyślanej poprawy. Łowiectwo musi być uwolnione od monopolu PZŁ. Myśliwi nie mogą być obarczani całą gamą zbędnych robót przymusowych, okładani świadczeniami pieniężnymi poza zwyczajnie płaconą składką, nękani różnego rodzaju durnowatymi przepisami wewnątrzorganizacyjnymi. Do wykonania polowania myśliwemu nie jest potrzebnych 49 okręgów PZŁ pełnych biurokratów, pożerających pieniądze, licznych komisji, kapturowych, amatorskich sądów łowieckich, utrzymywania budynków, wysokich pensji zarządów i trwonienia pieniędzy na cele, które są ujawniane następnie przez program TVP Magazyn Śledczy Anity Gargas. Społeczeństwo, a w szczególności rolnikom i myśliwym, zależy na dobrze funkcjonującej gospodarce łowieckiej, której ani aktualna ustawa, ani zajęty wewnętrzną walką i konfliktami Polski Związek Łowiecki nie jest w stanie zapewnić. Dlatego też przychodzi pora kucia kos i zwiększenia nacisków na władze rządowe, aby wreszcie dostrzegły problemy rolników i myśliwych i przeprowadziły prawdziwą reformę tego ważnego działu gospodarki narodowej, uwalniając od naleciałości zasad minionej epoki. Takiego łowiectwa w Polsce wam życzę. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Brawo, brawo. Szanowni państwo, nim w tym gronie dokonamy oceny jakości produktów żywnościowych przygotowanych nam przez dostawców, która znajduje się za tymi drzwiami, głos jeszcze zabierze podsumowująco pan przewodniczący Sławomir Izdebski. A bardzo proszę portret sztandarowy być przygotowanym do wyprowadzenia naszego sztandaru. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja chciałbym państwa przeprosić, bo wyczytywałem wielu gości, ale również naszych działaczy. Nie powiedziałem nic o panu Zbyszku, tylko robiłem to z myślą, że wszyscy pana Zbyszka znają, ale nie powiedziałem właśnie o tym, że na ostatnim zjeździe został członkiem naszego zarządu również, oprócz tego, że jest przewodniczącym Rady Rolników na Mazowszu, a więc związany jest z nami od wielu, wielu lat, nawet wtedy, kiedy był kuratorem oświaty w Siedlcach, również wspierał rolników, także bardzo serdecznie dziękuję ci, Zbyszek. Ale pamiętaj, ostatni zawsze będą pierwszymi, także może to dobrze, że na samym końcu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przewodniczący wie, co mówi, dlatego mówił, ja zabiorę głos jako ostatni. Teraz wiem dlaczego. Szanowni państwo, więc tak, podsumowując, wiem, że było jedno pytanie tutaj do nas, do OPZZ-u, jeżeli chodzi o fundusze promocji. Kolega Jacek Kobyliński, czy mamy jakieś pomysły? No, szanowni państwo, no, pomysł jest prosty. No, jeżeli będziemy pozwalali na to, że w komisjach zarządzających funduszami promocji będą zasiadali prezesi organizacji, które sami sobie pieniądze przydzielają, no to, drodzy państwo, no nigdy do zmian nie dojdzie. My mamy przygotowaną ustawę o zmianie ustawy o funduszach promocji. Ona leży już chyba 3 lata. Jurgiel, przecież pamiętacie państwo, opowiadał wszem i wobec, zresztą jeszcze na blokadach, kiedy klepał mnie po ramieniu, jak powiedziałem, że złodzieje będą odizolowani od naszych pieniędzy, jeżeli chodzi o fundusze promocji. A później się okazało, że on złodziej jeszcze bardziej przywiązał do tych funduszy promocji, no bo siedzi prezes pewnej organizacji i sam sobie przyznaje miliony złotych. No, szanowni państwo, no i oni mówią, panie przewodniczący, co można zrobić? Przecież komisja zarządzająca przyznała. Co ja jako minister mogę zrobić? A ja mówię, panie ministrze, no jak on sobie sam przyznawał pieniądze, to pan wymaga od niego, żeby sobie tych pieniędzy nie przyznawał? No głupol by był, gdyby sobie nie przyznał. No przyznał sobie, pewnie, że tak. Kto mu na to pozwolił? I drodzy państwo, jeszcze powiem
taki przypadek, kiedy jechaliśmy tutaj z kolegami na święto ziemniaka, chyba to było Limanowa koło Łodzi. Święto ziemniaka polegało właśnie na promocji nasion ziemniaka, czyli święto stricte dla rolników przygotowane. No i oczywiście czytam w gazecie rolniczej, że izby rolnicze organizują tam piknik, promocję owoców i warzyw dofinansowany z Funduszu Promocji Warzyw. Myślę sobie, taka mała miejscowość, z jednej strony taka duża impreza dla rolników, z drugiej strony jeszcze piknik. Co tam się dzieje najlepszego? Zajeżdżamy tam, nie ma izb rolniczych. Pytam się, kto jest organizatorem tego wydarzenia. Ano okazuje się, że organizatorem tego wydarzenia przychodzi, kłania się prezes Instytutu Nasiennictwa bodajże i mówi, panie przewodniczący, no ja wiem, tylko że oni przyjechali wczoraj, czyli w sobotę, postawili namiot, tabliczki z napisem dofinansowane z funduszy promocji, porobili zdjęcia i pojechali. Drodzy państwo, pytam więc, dzwonię do Warszawy, jaki jest budżet przygotowany, jaki oni dostali budżet na to wydarzenie. No panie przewodniczący, tam kilka tych wydarzeń mają robić. Dobra, no kilka wydarzeń w kilku miejscach, załóżmy, że będzie to 10. Pytam o budżet. 1 050 000 zł. Za postawienie namiotu, który kosztuje 400-500 zł, nawet 10 imprez, gdyby obsłużyli, to jest 5 tysięcy, no niech będzie 10, niech 20 z dojazdami, może 30. 1 050 000 zł i oni bezczelnie mówią, że komisja, przepraszam, NIK, Najwyższa Izba Kontroli, bo rzeczywiście tam była kontrola kiedyś, oczywiście zlecona sami przez siebie, bo wiadomo, że NIK kontroluje faktury i zgodność i tak dalej. No więc NIK nie wykazał wielkich nieprawidłowości, bo się okazało co? Ano okazało się, że pieniądze są wyprowadzane w bardzo prosty sposób. Szefowie organizacji, którzy pozyskują pieniądze, są również udziałowcami w różnego rodzaju spółkach prywatnych. Jeden rekordzista, jak żeśmy od razu ostatnio sprawdzili, jest w 26 spółkach w całym kraju i później te spółki wykonują poszczególne zadania dla tych projektów. Czyli pieniądze w białych rękawiczkach są wyprowadzane do tych spółek, w których udziałowcami są prezesi tych organizacji. No i mówią, że nie da ich się do więzienia za to wsadzić. Pewnie, że nie. No Polska jest jedynym krajem w Europie, może i na świecie, gdzie w białych rękawiczkach zgodnie z prawem można kraść pieniądze. Dokładnie. I w ten sposób właśnie wyprowadza się miliony. Później jest posiedzenie funduszu. Od nas jest koleżanka, bo nie może być członkiem, tak nam się przynajmniej wydawało. I dzwoni i mówi, panie przewodniczący, no szef tej organizacji, już nie będę dzisiaj podawał nazwy, bo nie zasłużyli na to, żeby im robić reklamę, przyjechał jednym z najnowszych modeli Mercedesa. A dyrektorem jego biura jest jego córka. I przyjechała jeszcze lepszym Mercedesem. Oni już się nawet do Mercedesa jednego nie zmieścili. Z jednego biura. I on mówi, że on jeszcze nigdy w życiu wynagrodzenia nie wziął. On charytatywnie pracuje. No ja charytatywnie pracuję, oczywiście. Z budżetu państwa nikt nam pieniędzy nie daje, ale ja jeżdżę kiją, która ma 15 lat. No są koledzy, którzy mnie znają. No Mercedesie nie mogę nawet pomarzyć. I drodzy państwo, już można by byłoby wymieniać również organizacje kolejne, inne, ale drodzy państwo, no już sam fakt, promować owoce i warzywa wśród producentów owoców i warzyw. U nas na wsi, niedaleko mnie, jest taki były senator pewnej partii politycznej, gdzie my poprosiliśmy ministra, że w tych komisjach zarządzających powinni zasiadać rolnicy. To rolników wyrzucono, a owego senatora wrzucono do dwóch jednocześnie. No i oni później promują mięso wołowe na wsi. Przyjeżdżają rolnicy, między innymi tutaj nasi. Ja mówię, to jedźcie przynajmniej, to za swoje pieniądze steka zjecie. Kolega Adam dzwoni, mówi, ty słuchaj, ja 14 zł za steka zapłaciłem. No ludzie kochani, to na co pieniądze poszły? No jeżeli komisja przyznała, czyli sam sobie przyznał pieniądze, jest właścicielem zakładów mięsnych, to on jeszcze za te pieniądze nie kupił sobie tego mięsa, tylko jeszcze to mięso sprzedawał. I to rolnikom przeważnie. No przecież to się w normalnej głowie nie mieści.
Dlatego, szanowni państwo, można by było o tym mówić bardzo długo, ale w związku z tym, że mamy dużo, mówi się dzisiaj o myślistwie, o gospodarce łowieckiej, raz lepiej, raz gorzej, ja jestem przekonany, że mam nadzieję, że te nasze 3 lata pracy nie pójdzie na marne. Wierzę w to, że wspólnie z nowym prezesem Malcem będziemy prowadzili dalsze postępy, jeżeli chodzi o reformę gospodarki łowieckiej. Oczywiście nie wszyscy są z tego zadowoleni, no bo to, co niszczono przez kilkadziesiąt lat, nie da się naprawić w kilka miesięcy, ale to, co i pan Stanisław Pawluk powiedział, tak, to jest prawda, ta patologia jeszcze jest, trzeba te reformy dalej prowadzić, trzeba usuwać tych ludzi z tego dawnego systemu również w regionach i to będziemy robić, to państwu obiecujemy. Ale szanowni państwo, to, co powiedział kolega Władek, jeżeli my nie zrozumiemy dzisiaj jednego, bo dzwonią różni rolnicy, pomagamy indywidualnie, tylko pytam, jeden, drugi, trzeci, czwarty rolnik, pomagamy, dlaczego nie zapisujesz się do związku? Nie musisz do PZZ-u, tak jak kiedyś Andrzej Leper mówił, nie chcesz do samoobrony, zapisz się do kółek, do innej organizacji i nie opowiadaj, że jest Serafin niedobry, czy Wierzbicki, czy jakiś jeszcze inny, a kto go ma odwołać, skoro jest taki niedobry? Jeżeli Zdebski się komuś nie podoba, zapisuj się do związku, jest zjazd, odwołajcie go, wybierzcie kogo innego. Tam leżą deklaracje. Powołaliśmy teraz związek, pierwszy w historii Związek Zawodowy Myśliwych i Rolników, który weźmie za mordę tych cwaniaków i to patologię zlikwiduje. Ale to nie znaczy, że my mamy wojować z nową radą, to nie znaczy, że mamy wojować z nowym prezesem. Mam nadzieję, że nie znaczy, że będziemy wojować z nowym łowczym krajowym. Ja myślę, że będzie dokładnie odwrotnie. Że my zrobimy wszystko, żeby wprowadzić prawidłowe zasady gospodarki łowieckiej, tak jak ona powinna wyglądać. Tak jak rolnicy gospodarują w swoich gospodarstwach, tak w tych lasach też ma być prowadzona gospodarka. Jeżeli mówimy o odstrzale dzików i mówimy o tym, że jest to jedyny sposób na zwalczenie choroby, to ja pytam, dlaczego tego nie robimy? No i przychodzi jakiś głupol, przepraszam za wyrażenie, i doradza ministrowi, żeby wprowadzić zakaz dokarmiania dzików w lesie. No i minister wprowadza, a dopiero mnie się pyta, co ty o tym sądzisz. Ja mówię, wiesz co, a co ty chcesz tam tabliczkę w lesie postawić, żeby dzik przeczytał, że on to nie może jeść, a sarna może? No ludzie, czy wy jesteście naprawdę tam pozbawieni już takich normalnych ludzi, którzy by wam normalnie doradzili? No przecież ta gospodarka łowiecka polega na tym, żeby dokarmiać zwierzynę. To, co jest w całej Europie. Polska jest jedynym krajem, który nie produkuje pasz dla dzikiej zwierzyny. Oczywiście na bazie tej naturalnej. To, co powiedziałem wcześniej. Dzisiaj w Polsce zwykły obywatel nie wie, gdzie można kupić kiełbasę z dzika w Polsce. On tego po prostu nie wie. No kolega wie akurat. Natomiast to są naprawdę rzeczy, które nie są jakieś trudne. Je da się poskładać, to się da wszystko zrobić. To, co przed chwilą rozmawialiśmy z panem prezesem, wystarczy usiąść, mądrze doradzić i przestać dla ministra gadać, tylko zacząć pracować. Zacząć pracować. Adam Małysz, tutaj mamy kolegę ze świata sportu, oczywiście z piłki nożnej, ale żeby polska reprezentacja nie biegała po boisku, to by żadnego meczu nie wygrała, tak? Jakby zaczęli tylko gadać. Żeby Małysz tylko gadał, a nie skakał, to by nigdy nie był 4-krotnym mistrzem świata. To samo i tutaj. Gadają wszyscy, co oni zrobią, ile oni pieniędzy dają, tylko że nikt tego nie robi. Nikt nie potrafi zrozumieć, że nawet ta zwierzyna, jeżeli teraz na wiosnę posypiemy te pasy ochronne tak zwane z paszy, z kukurydzy dla dzika, to on dojdzie do brzegu lasu, na jesieni pójdzie do rolnika szkody robić. To przecież jest proste. A myśliwy wtedy co? Namierza, ma łatwiej strzelić do dzika. No jak tego dzika mamy z krzaków wyciągnąć, jeżeli on nie będzie miał gdzieś tam podsypanej paszy? Tu kolega jest fachowiec, może ja akurat nie jestem takim fachowcem, ale bardzo często korzystam z porad Rafała Malca, więc wiele potwierdza, wiele podpowiada, no bo jest też dobrym fachowcem i uważam, że trzeba korzystać z porad. Ale drodzy państwo, musimy to zrobić. I dlatego też to, co Władzio powiedział, nie patrzmy kto, gdzie, kiedy jest organizatorem, ale jeżeli jest organizowany protest, bądźmy tam. Jeżeli nawet jest nowa organizacja, jeżeli czasem jest tak, że tym młodym się w głowie troszeczkę przewraca,
bo oni już z prezydentem nie będą rozmawiać, z premierem nie będą rozmawiać, no może z papieżem im zaraz załatwimy, jak z papieżem nie, no to trzeba wysłać do Pana Boga. No ja nie rozumiem, żeby organizować protest i iść do prezydenta bez postulatów. No prezydent mówi i ma rację, do czego ja mam się odnieść? Po co ci rolnicy przyjechali, skoro przychodzi jeden przedstawiciel, lekceważy wszystko i nie przedstawia żadnych postulatów. Myśmy się przyłączyli, koledzy byli z OPZZ-u, więc ja uważam, że powinniśmy wspólnie razem uczestniczyć w takich protestach, niezależnie od tego, kto jest organizatorem. Teraz znowu jest komitet, którego wspieramy, są i Solidarni, tu kolega jest, 26 zapraszamy. Przyjedźmy na protest, każdy niech weźmie swoją flagę, pokażmy swoje niezadowolenie, bo już zaczynają nam mieszać w ustawie o ochronie zwierząt. Oczywiście futerkowych zwierząt i uboju rytualnego może nie ruszą przed wyborami, no ale inne idiotyzmy musimy po prostu zablokować. I musimy przede wszystkim jako rolnicy pokazać tym pseudoobrońcom zwierząt, gdzie jest ich miejsce. Bo ich jest taka maleńka garstka, finansowana przez zachodnie koncerny, i oni robią, co chcą. Wchodzą do lasu, nie dają myśliwym strzelać, nie dają myśliwym polować. Zaraz będą chodzić tutaj na gospodarstwa, sprawdzać, czy pies jest na długim, czy na krótkim łańcuchu. No ja myślę, że rolnicy powinni już siekierę ostrzyć, jak wejdą. A my po prostu sobie na to pozwalamy. I mówimy, że o, bo my nie możemy, pan minister mówi, nie może nic zrobić, bo zieloni. A kto to są zieloni? Ile ich jest? Jaka to jest garstka ludzi, żebyśmy sobie z nimi nie poradzili? Zakaz wstępu tu, do lasu i tak dalej. Normalne zasady. Pilnujcie swoich interesów. Bo jeżeli dzisiaj my musimy zauważyć na jedno, że to powiedział tutaj jeden z moich przedmówców, że Polska jest bogatym krajem. Wiecie, ile dziennie wilk zjada w Polsce dziczyzny? Za dokładnie około 1 000 000 zł. I Polskę jest na to stać? Bo jakiemuś wywrotowcowi uwaliło się w głowie, że nie wolno strzelać do wilków. U nas jest populacja 3 czy 4 razy większa niż powinna być. W Niemczech mamy tylko 500 sztuk prawdopodobnie i oni jeszcze chcą ograniczyć populację. Kto wymyślił, żeby nie polować na łosia? No kto wymyślił? No, szanowni państwo, giną ludzie. Dzisiaj musi premier również też wziąć na siebie krew, która się poleje jeszcze w tym roku. Ponad chyba 1000 osób zginęło już od wypadku spowodowanym przez łosie. Populacja łosia jest 3 razy również większa niż powinna być w Polsce. Nie dość, że robi szkody w lesie, to jeszcze 0,5 tony mięsa chodzi na jednym z nich i my nie potrafimy z tego skorzystać. To są ogromne pieniądze, miliony. I my sobie pozwalamy na to, żeby były zakazy, bo jakimś pseudoobrońcom się to nie podoba. No. Drodzy państwo, 1 000 000 zł dziennie, a później nie ma na wypłatę odszkodowań, nie ma dla rolnika, bo tu mata źle leżała, a to dziura w płocie była, to rolnik za wszystko odpowiada. A przelewają się 1 000 000 zł i nikogo to nie obchodzi. Przecież my nie chcemy żadnych 500, 600, 1000 plus. My chcemy normalnie pracować i za tą pracę, tak jak powiedziałem wcześniej, godnie żyć. I na litość boską, już nawet to, co mówił kiedyś świętej pamięci Andrzej Leper. Nie pomagajcie, tylko na litość boską przestańcie przeszkadzać. Bo jeżeli mamy swoje rozwiązania, to gdybym ja był dzisiaj ministrem, to powiedział, panowie, nawet jeśli się nie udało, ja zrobiłem to, co wy żeście chcieli jako rolnicy. Więc nie miejcie do mnie pretensji. Ale jak przychodzi człowiek i mówi, nie, ja zrobię tak, jak ja uważam, a nie tak, jak rolnik uważa, no ja przepraszam, no niektórzy mówią, że są rolnikami. No jeżeli 20 lat temu krowę widział na oczy i on mówił, że jest rolnikiem, no to nie wiem, czy przez 20 lat on nie zapomniał wszystkiego, co się wiąże z rolnictwem, oprócz tego, gdzie się przyciska guzik w Sejmie i też jak prowadzący dobrze poprowadzi, wysoko rękę podniesie. No jeśli powierza się gospodarkę rolną wcześniej geodecie, który nawet swoich obowiązków jako geodeta nigdy nie pełnił, bo nie miał czasu, bo zawsze się zajmował polityką. I jeszcze się obsadza doradcami głupszymi od siebie, że tak powiem w chłopski sposób. A ktoś mówi, ty słuchaj, no przecież głupszych już nie ma. No może tak. Także szanowni państwo,
Kończąc, bardzo chciałbym wszystkim serdecznie podziękować. Podziękować za to, żeście przyjechali, że przemierzyliście tyle kilometrów, ale jeszcze raz apeluję. Biuro, czy to nasze, czy innej organizacji, tylko patrzcie, żeby to była organizacja, która broni interesu rolników, a nie interesu rządu. Żeby ten rząd był najlepszy. Ja nie mówię, że wszystko robi źle, ale obowiązkiem Związku Zawodowego Rolników jest bronić interesów rolnika. I wtedy, kiedy jest źle, ja nie dopuszczam do głowy myśli, żeby związkowcy, a przynajmniej ci, którzy uważają się za związkowców, robili konferencję w towarzystwie ministra i mówili, jaki minister jest piękny, jaki przystojny, jak ma ładnie brodę wyczesaną. No szanowni państwo, no to jeżeli chcecie, proszę bardzo, możecie bronić interesów rządu, możecie sobie zakładać porozumienia, nieporozumienia, okrągłe stoły, możecie na księżyc wylecieć i sobie tam dyskutować o różnych rzeczach. Proszę bardzo, ale proszę się nie wtrącać w nasze interesy. Proszę pozwolić normalnie pracować i proszę wdrożyć to, czego od was żądamy, bo za to wam płacimy. I teraz, drodzy państwo, zapraszam wszystkich na coś, co chyba będzie najprzyjemniejsze dzisiaj, a ma być dzisiaj porządny. Nie próbowałem jeszcze, ale prawdopodobnie jeden z najporządniejszych w Polsce bigosów myśliwskich akurat. I skonsumujemy pozostałych owoców, ale też owoców lasu. Dziękuję bardzo. Cześć. Dziękuję bardzo.